Dobry wieczór i kogo dzisiaj wzięłaś pod lupę? Dobry wieczór. Najpierw zaczynamy od sieci. Musimy zobaczyć, co się w sieci wydarzyło po takich dwóch hitowych meczach w grupie śmierci. Proszę bardzo, dużo pisało się w internecie. Spójrzmy sobie, o czym przy tym nie zgodzić. No to potwierdzamy. Potwierdzamy. I teraz czas na Eurostory, bo przybliżymy, jak co wieczór, przybliżymy sylwetkę jednego z piłkarzy od takiej strony troszeczkę bardziej prywatnej, który rozegra swój mecz jutro, a przed nami jutro mecz Włochy-Szwajcaria. I Jan Sommer, bramkarz reprezentacji Szwajcarii, bardzo ciekawa postać. Powiedziałabym nawet człowiek orkiestra i to dosłownie i w przenośni. A dlaczego? Zobaczmy sobie więcej w materiale. Gitarzysta, kucharz, co jeszcze? Człowiek dobrego serca. Mamy jakiś polski odpowiednik, jak sądzisz? Taki. Mi od razu przychodzi na myśl Piotr Żyła, tylko że on nie opanował jeszcze pianina. Ale myślę, że to na to też przyjdzie czas, ale tak jak widać, Jan po prostu gra na instrumentach, śpiewa, a przy okazji gra w piłkę. Także jak się chce, to wszystko można, tak jak powiedziałam, no człowiek orkiestra po prostu. A do tego przystojny. A do tak bardzo przystojny. Nie da się ukryć. Dziękuję bardzo, Agata. I programy jeszcze na jutro, nie zapomnimy, musimy zerknąć na to, co się...